Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca prawdziwego światłowodu do mieszkania i najnowocześniejszych technologii dla domu. Trwa głosowanie w ramach szóstej edycji programu Decydujesz, Pomagamy. Jak się okazuje z grantów Fundacji Tesco z powodzeniem korzystają również lokalne organizacje. Mowa o Stowarzyszeniu Jeździeckim Szarża z gminy Brwinów, które realizuje obecnie bezpłatne zajęcia z hipoterapii. Nie byłoby to możliwe bez dobrej woli instruktorów oraz bez dofinansowania pozyskanego w ramach poprzedniej edycji programu. Był to trochę totolotek. Naprawdę nie spodziewaliśmy się takiej ilości zgłoszeń. Jak rodzice rzetelnie wypełniali ankiety, szybko dosyłali opinie od lekarzy, zalecenia i w ogóle, no to my mogliśmy też tą, szybko tą listę skompletować. No i spóźnialscy trafili na listę rezerwową i mamy nadzieję, że uda nam się poszerzyć działalność, bo naprawdę potrzeba jest ogromna. W wyniku zajęcia drugiego miejsca w swoim mikroregionie Piątej edycji programu Decydujesz, pomagamy, stowarzyszenie uzyskało wsparcie w wysokości 3000 zł. Dzięki temu udało się sfinansować m.in. rampę do wsiadania na konia. To jednak tylko jeden z wielu elementów potrzebnych do tego typu zajęć, a chętnych nie brakuje. Musimy niektórym dzieciom po prostu odmawiać z racji też miejsc i z racji tego, że jeszcze nie do końca ta infrastruktura tutaj w ośrodku jest przygotowana. Marzy nam się hala, marzy nam się przynajmniej jeszcze jeden koń, no i taki sprzęt z prawdziwego zdarzenia, taki właśnie w służbie dzieciom. Szarża korzysta obecnie ze swoich koni. W stajniach przebywa ich 40, a tylko cztery z nich mają predyspozycję do bycia terapeutą. Koń pracujący z dziećmi, z dysfunkcjami musi być z natury zrównoważony oraz odpowiednio przygotowany. Odczulamy je na różne e, niestandardowe zachowania, e, które, m, którymi się charakteryzują nasi podopieczni. E, biegamy koło nich, rzucamy różnymi przedmiotami, krzyczymy, klaszczemy, e, e, skaczemy po nich na siodle, wiercimy się. No, jak najbardziej takie warunki, zanim się dzieci pojawią, to musimy być pewni, że koń po prostu sobie z tym poradzi, tak psychicznie głównie. Do tej pory udało się przeprowadzić terapię dla grupy 10 osób z różnymi niepełnosprawnościami. Przypadek każdego z podopiecznych jest traktowany indywidualnie, a jednorazowa sesja angażuje grupę osób. Zespół hipoterapeutyczny to jest koń, hipoterapeuta. Osoba, która prowadzi konia, i pomocnik, który bardzo często podaje różne, różne gadżety, z którymi się bawimy z dziećmi na koniach. My przed zajęciami dużo wcześniej się przygotowywujemy. Rodzice wypełniają skrupulatnie formularze, mają zaświadczenia od lekarzy. Lekarze nam wypisują różne zalecenia. My się z każdą dysfunkcją zapoznajemy, dopasowywujemy i siebie. Ustalamy, który hipoterapeuta najlepiej będzie współgrał z danym dzieckiem i z jakim koniem, jakie pomoce użyć. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie to nie tylko hipoterapia. Podopieczni integrują się również między sobą dzięki warsztatom przeprowadzanym na terenie szarży. Aby zajęcia mogły być kontynuowane i rozwijane, potrzebne są dodatkowe pieniądze. Stowarzyszenie stara się po raz drugi o grant z Fundacji TESCO. Pomoc w realizacji tego celu jest prosta. Klienci sklepu za paragon otrzymują żeton uprawniający do głosowania na ich zdaniem najciekawszy projekt. Głosowanie trwa do 13 lipca. Hipoterapię szarży można wesprzeć w marketach w Piastowie, Milanówku, Błoniach i Aktorowie.